Level 13. Chodzisz do gimnazjum. Jako młody, dynamiczny chłopak uważasz na każdej lekcji. Zbierasz życiowe doświadczenie. Nigdy nie miałeś problemu z wyrywaniem. Poznajesz lożkę 9 na 10. Ma na imię Julka. Jest dobrze, chodzicie ze sobą po gimnazjum i kupujesz jej zdrowe jedzenie w sklepiku. Julka zaprasza Cię na obiad z rodzicami. Dwa tygodnie temu widziałeś na wuderzecie film edukacyjny o szowinizmie i przemocy na kobietach. Myślisz dynamicznie, acz alternatywnie. Ej, w sumie to ta przemoc nie jest taka zła. Postanawiasz przetestować. Wpierdalasz obiadek z rodzinką Julki. Na początku wszystko elegancko, kulturalnie. Nawet wyjebałeś na siebie cały flakon bonda. Po chwili kończysz wpierdalać. Odchodzisz od stołu, nie czekając na innych, aż skończą. Idziesz na kanapę i wypierdalasz ceremonialnie nogi na stół. Chuj, idę na całość. Raz się żyje. Urwa, piwa! W sumie, jedyny kontakt z piwem miałeś wtedy, gdy ci stary dawał piankę podpić. Matka Juki patrzy na ciebie z niedowierzaniem. Co się gapisz, kurwa, JERECHOŃSKA daj mi piwa! Matka z milczeniem idzie do kuchni. Widać wytresowana. Ojciec wydaje się jakiś zmieszany, jednak w jego oczach widzisz wyraźną nutkę szacunku i respektu. Matka przychodzi i bez żadnego kontaktu wzrokowego podaje ci zimnego browara. Kurwa, a no dobrze poszło. Postanawiasz pójść za ciosem. Dajesz matce tego klapsa. Wypijasz całego browara, kończąc siarczystym beknięciem. Wstajesz od stołu i czujesz, że procenty dobrze siadły. Rozpinasz pasek i zaczynasz napierdalać nim wystraszoną Julkę. I stary tylko stoi z boku i ze łzom nostalgii w oku przegląda się całej sytuacji. Spodobało ci się napierdalanie paskiem? Bardzo ci się spodobało. Stanął. Rozpinasz rozporek i wyciągasz beniza. Rozbierasz Julkę i rzucasz ją na stół w kuchni. Montujesz ją na stole kuchennym jak na filmie, kurwa. Kończysz i wypierdalasz z domu. Pewność siebie plus 10 tysięcy. Co rano przed szkołą wbijasz Julce do domu i napierdalasz ją pasem. Po południu też przychodzisz. A przed kanapą stoi już zimny browar. Julka zaciążyła. Razem z jej starym postanawiasz, że nie będziecie trzymać w domu darmo zjada. Jak można być tak nieodpowiedzialną suką i zać w ciąże w wieku 13 lat? Julka, ty zdemoralizowany śmieciu. Wypierdala Żulkę z domu. Stajesz się panem domu. Osiągnąłeś sukces. Eee, warto uważać na lekcjach i wyciągać wnioski.